Dzień dobry, Robert Czepilewski, to jest program Gra i Buczy. Dixieland to słowo i muzyka, którą najczęściej kojarzymy z Nowym Orleanem, Chicago, Nowym Jorkiem, ale w Karkonoszach również istnieje pojęcie Dixielandu oraz muzyki Dixie, a to za sprawą zespołu Dixieland Karkonosze. Dzień dobry panom. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniamy się. No to przy okazji od prawej do lewej, czyli od waszej lewej do prawej, może przedstawicie się. Nazywam się Artur Nowak. Piotr Bruk, trąbka. Andrzej Kolasiński, banjo. Andrzej Nowak. Artur Nowak, puzon. 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 Panowie, Dixieland, wy, no, nie chcę powiedzieć, że jesteście nierozpoznawalni albo anonimowi, bo często występujecie na scenach przeróżnych, ale postarajmy się jakby wytłumaczyć, dlaczego gracie tą najstarszą odmianę jazzu, jaką się uważa Dixieland, a nie na przykład, nie wiem, bluesa, rocka. Chociaż w przypadku Artura jeszcze udziela się filharmonii jako muzyk. I skąd te Dixie się wzięło? Dixieland, no chyba Louis Armstrong. Chyba jednak Louis Armstrong, on za młodych moich lat jednak był bardzo popularny i on właśnie grał w takim składzie. No i tam też oczywiście oprócz trąbki, na której on grał i niepowtarzalnie śpiewał, no klarnet, no i puzon. Puzon jest instrumentem fajnym, ale dobrze występuje jako trzeci, tak? Trąbka, saksofon albo w tym wypadku Dixieland, no to klarnet, no i puzon, nie? Także to mnie zainspirowało, żeby się tym zająć. Żeby się tym zająć. No i to jest też muzyka bardzo ekspresyjna. Ekspresyjna i to jest mi bardzo bliskie, więc już jak byłem młody, no tym się interesowałem, nie? I też w szkole muzycznej, jak uczyłem się w Poznaniu na ulicy Głogowskiej, no to była szkoła klasyczna w tamtych latach i tylko tą muzykę graliśmy, ale ja pochodzę z Grodziska Wielkopolskiego i tam była orkiestra Dęta. No i oprócz tej orkiestry Dętej interesowało nas coś więcej i no i to właśnie Dixieland, no też coś, co było w naszym zasięgu, nie? W naszych możliwościach. No na nic bardziej ambitnego nie było nas wtedy stać, więc no, nie mówię, że to nie jest ambitny rodzaj muzyki, ale no nie jest jakoś strasznie wyrafinowany. No, jest emocjonalny i to jest dla mnie. I tego nie można oszukać. No, i tego nie można oszukać. A w waszym przypadku jak to było? W moim przypadku, no, po prostu grałem tą muzykę, bo ją bardzo lubię. I od dawna ją lubię i ta miłość nie zginęła we mnie. I to jest właśnie muzyka bardzo, bardzo szczera. I gdzie nie można oszukać w niej tej właśnie tego uczucia do muzyki. I to po prostu słychać. I bardzo mi się podoba ta muzyka, grzebie w jakichś starych nagraniach. Mam swoje ulubione zespoły. Miałem wcześniej też swój zespół, prowadziłem Night Jazz Orkiestrę w Poznaniu. To było bardzo dawno. Skupnąłem też troszeczkę muzyki poważnej filharmonii pracowałem. Potem były statki wycieczkowe w moim życiorysie. Był kabaret Tej, była współpraca z Górnym, ze Smoleniem. No i znalazłem się tutaj z kolegami, założyliśmy zespół i no właściwie no cieszymy się, że gramy. No tak, tak. No to ja teraz tutaj wątek historyczny muszę przytoczyć, że w Jeleniej Górze pierwszy Dixieland założył nasz wspólny kolega Henik Citków w latach 70. pod nazwą Karkonoscy Stompersi, którzy również brali udział w konkursie Złota Tarka w Warszawie chyba ze dwa razy.
Notabene koledzy się spotkali z Piotra zespołem Night Jazz Orchestra tam w którymś 78 chyba 8 roku, czy nie wiem, którym tam. Chyba tak. Właśnie na Złotej Tarce. No i ja miałem przyjemność grać w Karkonoskich Stompersach, ale na gitarze basowej wtedy, bo taka była potrzeba, że tak powiem, chwili. Ale to było już jak gdyby reedycja, początek lat 90. Początek lat 90. No i tak się zdarzyło, że Artur właśnie przyjechał do pracy w Filharmonii tutaj Dolnośląskiej. Ale ja jako puzonista. Ja rozumiem, że spośród was trzech to ty jesteś jeleniogorzaninem, bo tu... Tak, tak, ja jestem jeleniogorzaninem, tak. Bo tak. Tu silna reprezentacja Wielkopolski. Tak, tak, oczywiście. No, to fakt, no Piotruś to jest fakt. Generalnie z Wrocławia, no. Ja tak, ja studiowałem. O, czyli nie jest... I siedziałem tam 35 lat i wróciłem do Dolnego Śląska. Myśli po poznańsku po prostu. Rozumiem po poznańsku, czyli gra oszczędnie. Oszczędnie. Tak. Co się bardzo ceni. No i jeszcze bym mógł ewentualnie dodać właśnie, że jak Artur przyjechał, a z puzonistą zawsze był tam w Karkonoskich Stompersach wielki problem, no to Artur obsadził miejsce puzonisty i to był jakiś początek lat 90. Tak, tak, na basówce tak. Jeszcze tak, tak, inny kolega. Tak. Wtedy się poznaliśmy, wtedy. Tak, tak. No to tam jakoś 90. tam jakiś, który to mógł tak, być? No nie wiem, jakiś, ale lata 90. Drugi, początki, to już było, tak, nie? Tak, tak, tak. To już czyli, było. Czyli to nie jest tak, że jakby Dixieland w Jeleniej Górze czy w Karkonoszach pojawił się razem z wami. Nie. Tak, no to właśnie. Dzięki Henkowi właśnie, który tak. Był takim motorem tego działania i właśnie... No pasjonatem, tam, pasjonatem. I tam była sytuacja, że nawet kilku muzyków z pierwszego składu Stompersów grało z nami, między innymi Mirek Szefer na tubie grał. Tak, tak. No i Krzysiu Przyborowski, klarnecista, który od początku istnienia Stompersów był tam, u tak. Nas też grał. Tak. Też grał na klarnecie. Tak, tak. No i w zasadzie z tamtej epoki tylko ja zostałem. No tak. I chodzi o to, że to jest jakby kontynuacja. Ona się tak. Troszeczkę, ta nazwa się zmienia, bo przecież nie wypada nam powielać tej nazwy. Właśnie, Artur, ja o tym chciałem porozmawiać, bo przed programem pojawił się problem. Tak. Tak. Ile było nazw? No właśnie. Dość sporo. Nim pojawił się Dixieland Karkonosze. I oczywiście tam był i Dixie Deer Marching Band, ale to tych nazw i różnych wariantów było mnóstwo. Po kolei tak było mnóstwo, to się cały czas jakby przeobrażało. No i no tak jest w życiu. I był też nawet taki epizod, nazywaliśmy się Dixie Tornados. Dixie Tornados, nazwa ciekawa, to była współpraca krótka z takim muzykiem z Niemiec, który osiadł w Karpaczu, bardzo utalentowanym, on pięknie aranżował i potrafił to robić. Nawet wystąpiliśmy tu w Cieplicach na promenadowych koncertach i to naprawdę było fajne. No nie dogadywaliśmy się po prostu, to też często jest problem. W różnych zespołach i stąd no, składy muszą się jakby zmieniać, ale było i to jest uwiecznione, tam braliśmy udział w odsłonięciu powrotu Królowej Marysienki w Cieplicach, tego pomnika, no to była taka kabalkada, nieżyjący dyrektor Bogusław Nauka prowadził to wszystko. No to było bardzo ciekawe. Jesteśmy tam poprzebierani w takie starodawne... Pamiętam to wydarzenie. No, to jest bardzo fajne. I to by, dlaczego? Wtedy myśmy nazwali się też wcześniej Marching Band. To właśnie chodziło o ten akcent, żeby podkreślić, że jesteśmy mobilni. Nie potrzebujemy też sceny. No, tak jak te autentyczne, oryginalne, stare zespoły amerykańskie, Dixielandowe, no to polegało na tym, że wychodzili na ulicę i maszerowali i w każdym momencie można było grać i ta muzyka była ekspresyjna, przyciągała publiczność i do tej pory tak jest. Także stąd też te nazwy. Nawet była też nazwa Dixie
Constellation. Z nazwami zawsze jest problem. No i teraz ostatnia chodziło o to, żeby wyeksponować region, w którym my działamy. No, pojechaliśmy teraz niedawno na festiwal do Lubostronia. Niedawna przygoda. No i dobrze, żeby była tam nazwa taka charakteryzująca nas, czyli Karkonosze. Karkonosze. No i może to nie jest jakoś specjalnie wyszukana nazwa, ale chcieliśmy, żeby to było ten akcent, bo Heniek Citkow dobrą tą nazwę miał, Karkonosy z Tompersi, to też nawiązuje do tradycji dixielandowej. Zawsze mówił, że te stąpy jakieś tam, ja do końca nie wiem, o co mu chodziło, ale jakieś taniec. Stąpy, jakieś tam nogami coś tam się robiło. No i on tą nazwę taką wymyślił, no ale nie wypada nam kontynuować, bo to jakby to jest Heńka rzecz. Tak samo jak Piotruś miał Night Jazz Orchestra, no i też miałem taki nawet pomysł, ja nawet jakiś zespół nazwałem Night Jazz Orchestra i dopiero koledzy z poznańskiego zespołu Dixie Company wytłumaczyli mi, że ta nazwa już jest i nie wypada jej używać, bo ona już jest przez Piotra. Być może nawet, że to kiedyś słyszałem i dlatego tak jakby mi to gdzieś zostało. No a propos właśnie inspiracją do tego, żeby to kontynuować taką grupę tutaj na Dolnym Śląsku, była też współpraca, czy jest w dalszym ciągu, z Dixie Company z Poznania. Tam, gdzie właśnie Piotruś grał z tymi ludźmi w dawnych latach, ja też niedawno jeszcze jeździłem jak puzonista, tam powiedzmy za Niemorze, czy ma coś innego, to tam koledzy do mnie dzwonią i czasami jeździłem na różne trasy i stąd moja chęć robienia tego tutaj, gdzie mieszkam, tak? Bo tam zawsze gdzieś jestem gościnnie, wyjeżdżam, a tutaj na miejscu nie ma tego. I też szczęśliwie, bo Piotruś przez wiele lat pracował na statkach, no więc nie było go na miejscu. A dobrego trębacza improwizującego i grającego w stylu, to tutaj w regionie jest ciężko, bo młodzi, którzy są teraz już bardzo dobrze, powiedzmy, kształtowani, mają mnóstwo możliwości, warunków, instrumentów. Kiedyś tego w ogóle nie było. To po prostu nie znają tego rodzaju muzyki. Grają, zaczynają od bebopu, tak? Oni jakby przeskoczyli w ogóle. W ogóle jakby tego nie widzą, nie? Powiesz, jakieś się nazwiska takie, tak. takie starsze, to oni oczy bałyszają, nie wiedzą, o co chodzi. Tak. Przepraszam, u nich Dixieland się zaczyna od Wyntona Marsalisa. No. I to już jest krok gdzieś tam dalej, gdzie ten Nowy Orlean, to już w ogóle, nie? To już w ogóle. I jak się tam gdzieś tam spotykałem z różnymi muzykami, czy też studentami, którzy po akademii są jazzu, no to ciężko, oni się dopiero uczą. No takie nazwiska jak Jurek Małek, który obecnie jest bardzo, bardzo znany. Kiedyś graliśmy właśnie, miałem przyjemność grać z nim z Dixie Company, gdzieś tam w Niemczech graliśmy jakieś tam koncerty. No to on przyjechał, no to świetny muzyk. No nie czuł tego. Dopiero się wdrażał w ten rodzaj gry. Też trzeba się go nauczyć. To nie jest tak, że od razu się go wchodzi się, nie? Także takie tam różne są przygody i ich historie. Tak, przysłuchuję się temu, co mówi Artur, zresztą bardzo ciekawie. On też tak dominuje na scenie. Tak, oczywiście. Tak. Czasami mu nie pozwolimy. Tak. A więc broją. Wykorzystuje, tak? Chłopaki mam moment, więc się wygada. Powiedzcie mi, bo to jest w związku z tym, Artur, odpocznij sobie. Tak. Ja tu mam pytanie do Piotrka. Gracie standardy muzyki Dixie. W sumie Dixieland czy Dixie? Jedno i drugie, prawda? Mhm. No bo
oczywiście też można powiedzieć, że starsi widzowie, którzy jeszcze oglądali jakieś tam westerny, tam pojawia się często w odniesieniu do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, takim sztandarowym, można powiedzieć, utworem Dixie to jest ten utwór poświęcony wojskom Konfederacji. Tam jest I wish, I would, Dixie, coś w tym stylu. Bardzo charakterystyczna melodia i ona właśnie była grana w czasach wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. I to taki był hymn Konfederatów, ale zmierzam do czegoś innego. Gdzie szukacie, Piotr, inspiracji, utworów? No, pytanie prozaiczne, szczególnie w XXI wieku, ale jak to wygląda w waszym przypadku? Szukam głównie na YouTubie. Moim ulubionym zespołem, którego najczęściej słucham i tam poszukuję jakiegoś takiego kopniaka do grania nowego, to jest zespół Eddie Condona. Zespół, gdzie występował kornecista Davison, z którym miałem przyjemność grać w Poznaniu, oj, bardzo dawno, i z zespołem Oldtimers. Przez prawie całą noc graliśmy na dżemie. Jest to właściwie mój wzorzec grania dixielandowej muzyki, a zespół też jest wzorcem. Tam wszystko mi się po prostu zgadza. Tam wyszukuję fajne numery, fajne tematy, które by chwyciły ludzi ducha, żeby wpadły. I to jest moje główne źródło YouTube. Staracie się komponować własne utwory dixielandowe? Nie. Jak do tej pory jeszcze się to nie udało. No właśnie, a dlaczego? No jesteście wytrawnymi muzykami. Tak. Styl dixielandowy jest charakterystyczny. I ja jedynie co myślę, to żeby troszeczkę zaadaptować, już to powolutku robimy, polskie piosenki lat 20., 40. To jest bardzo dobre, stylowo, dobrze, tak, się bardzo to... bardzo wdzięczne. I melodie, piękne melodie są, tematy. Można to śpiewać po polsku. Ja to już od wielu nawet lat mówię, że zacznę, bo ktoś musi na tej zasadzie. Ktoś musi. No, tak. Ktoś musi. Nie. No. Ktoś musi śpiewać. Nie, no musi, bo musi być wokal. No, musi być. Kto wokal ma mikrofon, nie ma opcji. Właśnie. No więc polskie, nawet miałem taki pomysł, żeby zrobić disco polo w Dixie. I kto wie, może coś tam dla fanu zaadaptujemy, tam jak powiedzmy bydełko fa, tak, to już by było zupełnie. Zresztą notabene... Ale to jest takie chwytliwe, jeżeli ktoś sobie przypomina melodię bydełka fa, tak, to rzeczywiście to tam... To gdzieś to znam. I takie stare tematy właśnie zaadaptować. Wymyśleć muzykę, skomponować, myślę, że jest to trudne. Sam temat właśnie, żeby był jakiś... Albo na przykład utwory Mieczysława Foga. Tak, to jest, że tak powiem, utwory źródło... Jerzego Petersburskiego. Właśnie o to chodzi. Tak. I w tym kierunku pójść, żeby nasi słuchacze tutaj polscy po prostu poczuli to, że to jest nasze. Bo te wszystkie standardy są bardziej, są amerykańskie głównie, nie? No wielu ludzi zna, ale tam kilka, Hello Dolly, tam When the Sands i tam kilka, nie? Ale tym bardziej to pasuje publiczności niemieckiej, oni to bardzo lubią i to jest popularne. U nas tak powiedzmy średnio i wydaje mi się, że jakby było coś polskiego, to by było to lepsze. Tak, bo ludzie... No. To, co znają, to lubią. No. Z czego bierze się taki małe zainteresowanie Dixie? No, ludzie upajają się jazzem w przeróżnych formach. Dixie też jest jazzem, prawda? Tak. Natomiast Dixie, ja odnoszę wrażenie,
że traktowane jest jak troszkę takie tania muzyka, tak do precla i do piwa. No bo to tak jest, bo to jest taka muzyka. No, ale daje dużo radości. I sami się czasami grając, bo gramy cyklicznie, to się trochę zareklamuje. Latem gramy, pierwsza niedziela miesiąca już od któregoś tam roku, gramy w Pałacu Mnica takie ogródki piwne. No i to się nadaje idealnie do tego. I stąd też często za naszą niemiecką zachodnią granicą, no to tam bardzo popularne jest. I tam często też muzycy jeżdżą grać tego typu muzykę. Bo to się podoba, to tego pasuje. Czy też na ulicy można, mówię, tak zareklamować coś, zrobić hałas, ludzie zwrócą uwagę, tak? I to jest bardzo przyjemne, lekka muzyka, rytmiczna. Wpadająca w ucho. No. Temat no. Wpadający w ucho. Nie wymaga jakiegoś przygotowania, bo tam na przykład do Coltrane'a słuchać, czy Parkera, no to już to... Tak, to już jest wyrafinowane. Wejść tak. Trochę w tą muzykę jazzową. No. A Dixieland to jest taki, no... Ale też są tak niektóre piękne utwory, no niepowtarzalny Wonderful World, no to jest przecież no, mistrzostwo świata i to też gramy i to w tym stylu jest idealne i wiele utworów jest też naprawdę głębokich, tak można powiedzieć. No ale wiesz, to już jest raczej piosenka, nie, bo to taki Armstronga był wybryk, że no to trudno nazwać Dixielandem, bo to Armstrong wylansował, ale to w każdym składzie można zagrać, nie, tak, i będzie piosenka. Przyznam się szczerze, że jest taki utwór, który Armstrong zaadoptował do Dixie, a którego jestem fanem i no, przynajmniej, nie wiem, dwa razy w miesiącu słucham i który rzeczywiście ładuje we mnie tak bardzo dużo energii, to jest Oczy Czorne w wykonaniu Louisa Armstronga. To po prostu, tak. Co facet tam wyprawia. Tak, no bo jednak tam jest też emocja. Rosjanie w tych swoich pieśniach i ta dusza rosyjska no, daje taką emocję i w połączeniu z tym stylem gry i też emocjonalnym, bo Dixie jest, jak mówiłem, emocjonalny. No to daje takiego kopa rzeczywiście. No i tacy są Słowianie, emocjonalni. No. Rosjanie też. Tam, proszę Państwa, jeżeli no, gorąco zachęcam wyszukać na YouTubie Oczy Czorne w wykonaniu Louisa Armstronga. Tam solówka na trąbce, no i solówka bębniarza. To po prostu łamie nadgarstki. No, gorąco zapraszam, ale my wracamy do rozmowy. W ogóle nie zauważyłem takiej informacji, że nagrywacie płyty. No tak. Płyty na dzień dzisiejszy nie są już tak atrakcyjne jak kiedyś. Mamy na swoim koncie jedną na pewno, właśnie zrobioną podczas tego epizodu Tornados, Dixie Tornados. No i rzeczywiście całkiem udana, ale na dzień dzisiejszy wydaje się, że lepiej mieć konto na Spotify'u i w ten sposób działać. Ludzie czasami pytają, oczywiście chcą mieć. A macie konto na Spotify? Nie mamy. Jeszcze nie, no, ale będziemy mieć. To właśnie jest cała historia. A teraz tak się po prostu, no płytę, no... To tam, no mało jest tej płyty. Można nagrać tej płyty, kto to kupi. W ogóle to jest drugi problem. Pamiątka, to jako pamiątka. Jako pamiątka, reklamy właśnie tam w tym ogródku piwnym ludzie pytają, czy chcą mieć pamiątkę, że tu byli grał taki i taki zespół. Tak. A tak zrobić nagrania i wrzucić właśnie na Spotify'a albo YouTube, a tak się teraz no, rozpowszechnia. YouTube, wiesz, tak. YouTube jest też bardzo dobry. Jesteśmy w innym wieku, nie? No, YouTube, tak. Ale jeszcze mogę wtrącić, że inni wykonawcy... Możesz w końcu powiedz. No, wreszcie. Że w ogóle wykonawcy innych nurtów muzycznych też w tej chwili już płytnie nagrywają, bo to jest zbyt kosztowne i każdy woli na Spotify'a po prostu zaistnieć w sieci po prostu, bo jednak no, każdy słucha w komórce po prostu. Nigdy się płytę, jeżeli płyta jest w sklepie, to fan może kupić, prawda? Jakiegoś zespołu czy wykonawcy, żebym miał, ja bym kupił, nie? Tak, fan tak. Że mam postawię na półce. Kupiłbyś płytę Dixieland Karkonosz? Tak. No pewnie. Ja bym ją po prostu wyprodukował, więc bym dużo miał. No tak, Andrzejek się tym właśnie zajmuje. Możliwości produkcyjne mamy. Czyli Andrzej jest menadżerem. Nie, Andrzejek jest, że tak powiem, jak to powiedzieć? Nagrywam po prostu. No,
Po prostu zajmuję się nagraniami. Tak, różnego rodzaju i między innymi naszego Dixie. No i tak, to wszystko i bez jest problemu jego mogę działanie. To zrobić, ale tak, to jest na tej zasadzie, że szef bez butów chodzi. Ale no jakby koledzy byli chętni, to ja już mówiłem parę razy, że trzeba by kiedyś po prostu zebrać się i na setkę nagrać. No normalnie na setkę, bez żadnej kombinacji tam. No bo po prostu. Z drugiej strony, no, skoro jest mowa o jazzie, o Dixie, to tam chyba za bardzo nie ma co próbować, tak? Tak, to się odpala, po prostu nabicie. No nie, no nie, no tak znowu aż nie możemy tak lekceważyć. Na żywioł nie. Są też, im dalej, im dłużej pracujemy, im dłużej gramy, mamy swoje utwory i tam też cała sztuka polega na aranżacji. Że fajnie jest, kiedy jest to jakoś przemyślana forma, i że tutaj gramy tak, a tutaj wchodzi tam powiedzmy ktoś, a tutaj coś i to wszystko jakby jest przemyślane i są momenty improwizacji i wtedy już zupełnie swoboda i to jest fajne właśnie w jazzie, wiadomo, ale im więcej jest takich historyjek poukładanych i też może zaskakujących, no to jest to ciekawsze i spontan jest. Ale dobrze, żeby mieć jakoś to wszystko też... Ale takie kontrolowane. Kontrolowane, tak, tak. Musi być. I to słychać w zespole, jak słyszymy inne zespoły, to właśnie, które są tylko spontaniczne, które się zebrały tam na jakiś koncert, a słychać w odróżnieniu od zespołów innych, które mają zrobiony program, jest podaranżowane wszystko, jest pozapinane na ostatni guzik. I to słychać. Może ludzie nie wiedzą nawet, co jest w tym zespole takiego, że chce to że słuchać. Że jest fajny, nie? Że jest fajny, tak. A to jest właśnie poukładane, tam wszystko jest. Bo też moja żona, wtrącę, ona słucha, jak graliśmy tam kiedyś Dixieland, no wy gracie ciągle tą samą piosenkę. Dla niej to tak jest, nie? No, tonacje się zmieniają. Jak ja mam to wytłumaczyć, że nie? No, gdzie? Bo zupa była słona. Tak, dokładnie, no właśnie. No takie więc to taki jest charakter tej muzyki, że trochę wysiłku kosztuje, żeby słuchacza nie zanudzić. Zresztą, no prawda też jest taka, że jakiegokolwiek gatunku muzyki się słucha dłuższy czas, no to później każdy utwór jest podobny do drugiego. Ostatnio mój syn powiedział mi, że słuchaj, zeszło na temat muzyki. Mówi, ale tak naprawdę AC/DC to wystarczy posłuchać jeden kawałek, bo następne to już są podobne. No, właśnie, trochę racji ma, że tak powiem, żeby nie zaogniać sprawy, sytuacji, przyznałem mu rację. No. Panowie, jaki koncert albo wspólny koncert z jakimś wykonawcą najmilej wspominacie? Albo jesteście dumni? Uwaga, czekamy. Trudny temat. No dumni to myślę, że to nie o to chodzi, ale Co jakby sprawiło najwięcej radości? No trudno powiedzieć, że coś jest jedyne, bo już tych rzeczy wykonaliśmy dość sporo i każdy dobry koncert daje nam taką satysfakcję, dla której to robimy. Bo daje muzyka nam taką radość, no, że człowiek czuje, że żyje, prawda? Bo to jest. A mi ten ostatni Lubostroń właśnie. O, Lubostroń był tak. Był bardzo fajny, bo tam się czuło tą atmosferę taką Dixielandową, gdzie zjechały się zespoły muzycy, którzy po prostu tą muzykę lubią. I cieszą się, że mogą zagrać. I były zespoły z Czech, tak. Czech, tak, dobrze? Tak.
My z Poznania, ktoś tam jeszcze. Katowice. No, no. 2 dni koncertów. Tak, bardzo fajne. Bardzo fajna impreza. No i jeszcze a propos właśnie tego typu festiwali, to niedawno też gościnnie właśnie pojechałem do Niemiec, do Drezna. I tam jest taki festiwal kilkudniowy. Tam to już jest coś nieprawdopodobnego. Całe miasto tym żyje. Była rocznica 50, zdaje się. No i ta atmosfera jest na każdym kroku. To jest rzeczywiście styl muzyki dający radość. To ona się po prostu udziela wszystkim. I to jest jakby charakterystyczne dla tej muzyki. I stąd taka frajda z tego, co robimy. No, to o to chodzi. I cieszę się, że Piotr z nami gra, bo Piotr ma taki power w trąbce, że jeden drugiego tak jakby... Prawie, że prostuje. Prostuje, no nie, no to jest bardzo ważne. Jak się nie ma kolegów grających, jakby inspiracje, dających inspirację, no to wtedy nie ma tego efektu. Trudno jest uzyskać ten efekt. Trąbka jest już w ogóle instrumentem prowadzącym w takim zespole. No tak, że tak. Musi mnie być jakoś słychać. No, no tak, tak, tak. No nie, tak. Przecież na banjo nie będzie grał. No właśnie. Tematu, nie? No nie. No, 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 no. No wiadomo, że każdy tam coś miałby, ma do powiedzenia tak, w zespole. Tak, ale zespół to jest 6 osób. No, no, każdy. Jest. Ale nie masz za złe, że zagłuszają cię dęciaki czasami? Nie. No ale to też jest charakterystyczne. Jeszcze tylko wtrącę na temat festiwalu Dixielandowego w Dreźnie, że to jest festiwal, który przetrwał wszystkie zmiany ustrojowe i przemiany społeczne w Europie, bo przecież jeszcze za czasów NRD to on był normalnie, to była bardzo ważna impreza, nie wiem czy z przyczyn propagandowych czy jak. Ale tak, i w ogóle za czasów NRD był jedyny klub, profesjonalny klub jazzowy w Dreźnie, który się nazywał Ton. Nie, w Berlinie może coś było, ale klub jazzowy Ton w Dreźnie za komuny był, normalnie tam przyjeżdżały zespoły z Ameryki, z całej Europy, nieważne, że to była komuna i tam się po prostu... No i tam cały czas, kwitnie do tej pory. Bo jak grałem tam wtedy z Dixie Company, to tam graliśmy w tym klubie. W piwnicy, tak. W piwnicy, w tym klubie graliśmy. Mam naklejkę oczywiście pamiątkową. Ja też grałem kiedyś. No, no. Także tam jest życie takie bardziej do tej muzyki. Tak, Niemcy, no bo generalnie tak. Niemcy i Czesi, no to oni są muzycznie wyedukowani od małego i oni taką muzykę kochają. Tak, Czesi. Czy Niemcy, a propos czy Czechów, Czesi. Tak, tak, jak byłem młody, to właśnie a propos płyt, no kupiłem taką płytę, bo to i tych Czechów tak słuchałem, to mi się tak podobało, oni tak fajnie grali ten Dixieland. No i to gdzieś w uchu zostaje, tam puzonista tak fajnie grał, ja się tam uczyłem tej solówki, no i się na pamięć nauczyłem, nie? No takie tam historie. Pamiętasz, nie? Co zespół był? Ja słuchałem Jazz Studio Praga, był taki zespół. O właśnie, tak, tak, tak. Jak oni fajnie grali Dixieland. Ze smakiem takim. Tak, większy skład chyba z 10 czy 12 osób, ale świetnie grali, ja się w tym obsłuchiwałem. A jeszcze we Wrocławiu, w średniej szkole muzycznej jak byłem, to już też zaczęliśmy grać Dixieland obok zespołu słynnego Sami Swoi. No tak. To były te lata. No tak, tak, tak. Potem się przeniosłem do Poznania na studia. Już też założyliśmy zespół na Jazz Orchestra. No tak. Też graliśmy cały czas tą muzykę. Były to świetne lata dla tej muzyki. Tak, naprawdę. Tak. Każdy klub studencki chciał mieć w swoim repertuarze koncert zespołu Dixielandowego i czasem nawet graliśmy w przerwach na dyskotece i ludzie się naprawdę cieszyli, że inna muzyka jest. A teraz jakoś tak to wszystko siadło. Wydaje mi się, że no nie jest ta muzyka propagowana tak jak Nie jest. Ja nic nie mam przeciwko innej muzyce, bo po prostu niech sobie każdy słucha, co chce, nie? Jeden słucha klasykę, drugi to, trzeci tamto, ale Dixieland no jakoś tak w cieniu pozostaje. No a najważniejsze, że to jest muzyka grana w 100% na żywo i tam nie ma żadnej ściemy, nie ma niczym poprawek. Się nie można podeprzeć, prawda? Nie ma. Czyli każdy członek zespołu musi umieć grać. Nie ma elektroniki. W innych tam zespołach jest różnie.
przysłuchując się waszej rozmowie przed nagrywaniem tego programu, jakby rozmawialiście, zachowywaliście troszkę mniej łagodniej niż teraz. Jakby na scenie, bo teraz tak. Jesteśmy na scenie. Teraz prezentujecie krainę łagodności. Teraz wychodzi nas tornado. No właśnie, tak. Jak to jest? Ta Dixieland to jest nie tylko gatunek muzyczny, ale sposób bycia? To jest jakiś rodzaj, tak. Jak to się mówi, subkultury? Myślę, jak to, jak ta muzyka wpływa na wasze takie życie prywatne? Więcej radości. No po Piotrku nie widać tego. Piotr jest bardzo spokojny. Bo się zastanawiam. To jest zmyłka. Tak? Nie, ma, nie należy temu. Nie. To jest cicha woda brzegi rwy. Tak. Nie no, Dixielandowcy to są tacy... Nie powiedz za dużo. No właśnie, tak. Nie, właśnie... daj upust. Delikatne rozrabiaki. Tak. Takie trochę... z pomysłem i fantazją i radośni. No musi także być fantazja do grania. No, tej muzyki musi być fantazja. No też skądś trzeba czerpać to wszystko, żeby się ludziom podobało, to też musimy się jakoś tam charakterami uzupełniać i nakręcać. Sami musimy się też jakoś nakręcać, no bo na scenie musimy dać taką energię, żeby zaszczepić to, czy też no, dać tą energię słuchaczom. I oni to odczuwają. Oni to odczuwają, że jest muzyka, ma emocje. Tak, bo statycznie nie da się Dixielandu zagrać, że panowie wyszli tam w czarnych frakach. Grają coś tam po skalach. Grają smutne. Nie wiadomo, o czym ten facet gra na tej trąbce. A tu po prostu jest ten kontakt z odbiorcą i ludzie czują, że to jest po prostu... No. I ten drive taki, jest puls, drive. I to się widzi, niektórzy przychodzą goście, mówią... Że od razu każdemu się buzia uśmiecha, że fajnie jest. Tak, przychodzą po graniu, chcą z nami zrobić zdjęcie. No, to jest w ogóle dla nas zaskakujące. Zresztą bardzo lubię grać, jeżeli grałem w ogóle w swoim tam życiu. Chciałem powiedzieć karierze. To bym przesadził. Słuchaj, grałeś z tyloma doskonałymi, świetnymi muzykami, że to można mówić o karierze. Można mówić. W wypadku Piotra na pewno. Z Arturem grałem. O, widzisz. A może o muzyce filmowej porozmawiamy. Bo chciałem też zauważyć, tutaj się wtrącimy, że... Niech dokończę. Najlepsze dla mnie grania, które mnie w ogóle inspirują i tak podjudzają trochę do grania, to są, gdzie ja widzę ludzi o metr od siebie, czy półtora metra. No tak. I lubię kontakt taki bliski z ludźmi, czasami coś powiedzieć, no różnie to bywa. No ale właśnie ten kontakt z ludźmi i ja, takie klubowe grania, to są dla mnie najlepsze. Takie grania graliśmy, mnóstwo było takich grań w Night Jazz Orchestra. No tak. Ja tak, to tak. Lubiłem bardzo, te koncerty. Artur, miałeś coś powiedzieć? A propos, bo mówimy o karierze. Piotr, no to nie jest pozbawione sensu ta nazwa, bo jednak brał udział w różnego rodzaju poważnych imprezach, a jedną z nich było nagrywanie muzyki do Wabank, do filmu Wabank. Także to jest także też... Także ta trąbka, która tam brzmi, to cały czas. Także Piotr tam... Zaraz, ta trąbka Wabank. To jest twoja trąbka? Tak. Nie wszystko. Nie wszystko, bo w tej ścieżce dźwiękowej, z tego co ja wiem, to myśmy w Poznaniu nagrywali trochę, potem z Gliwic chyba zespół się nazywa High Society i ktoś jeszcze te solowe partie też nagrywał, więc to jest, paru muzyków to nagrywało. Ja rozpoznaję, gdzie ja grałem. Musisz mi powiedzieć. No ja nie. Właśnie w którym momencie. Musisz mi powiedzieć, to ja sobie zanotuję czasy. Nie pamiętam tak dokładnie. To znaczy, ale... mam nadzieję, że to nie ten moment, kiedy
Kwinto tam... Zaczyna! Dmuchał w trąbkę, a tam nic. A to chyba jest ten moment. Na samym Usniku też grałeś, Piotruś tam? Nie. Jak on tam w więzieniu. Także to było takie... No, wiele muzyków to nagrywało. Pamiętam z Górnym, jak to nagrywaliśmy. Puzonista, klarnecista i ja. I on mówi, słuchajcie, ja tam się za bardzo na tej muzyce nie znam. Wyszedł i myśmy tam siedzieli w tym studiu. No tak. No, kiedyś, jak byliśmy młodzi, no to Piotr to już dla nas był gwiazdą, bo myśmy dopiero zaczynali, a Piotr już miał tam laury i już pływał na statkach. To nie wiem, czy pamiętasz, ale w takim klubie Od Nowa w Poznaniu ty akurat miałeś przerwę między tam wyjazdami, a myśmy dopiero zaczynali, to Piotr jak przyszedł do klubu i grał z nami, to było dla nas wydarzenie. Tak. A dawał czadu także, hej, no. Myśmy dopiero zaczynali. A to były dawne, dawne czasy w Poznaniu. No. To może przenieśmy się do Jeleniej Góry. Andrzej, może ty też coś powiesz, bo to tak wiesz. No mogę coś powiedzieć. Na przykład tak. Po prostu jak Artur rzucił hasło, że graliśmy w Dixie Tornados, to ja tam po prostu przeszedłem przyspieszony kurs nauki, intensywny bardzo kurs nauki gry na banjo, który prowadził właśnie tubista Wolf, nie? No bo ja na gitarze grałem tak samo. Jędrek jest gitarzystą. I po prostu, bo w Stompersach grałem na basówce i jak zacząłem z Arturem współpracować jak gdyby pod jego już batutą, to wtedy było to z Wolfem właśnie tak, spotkanie. Tak. I wtedy no, ktoś musiał grać na banjo, prawda? A teraz, a skąd mam banjo? Banjo dostałem w prezencie od Zdzicha Fabianowskiego, który był pierwszym banżystą w Karkonoskich Stompersach. I on mi je po prostu kiedyś podarował. Mówi, na pewno ci się przyda, nie? I wykrakał. Ja je sobie tam podrasowałem, tu podstroiłem, stram coś, mostek obniżyłem, żeby było miękkie, żeby tamto, nie? No i nagle Artur mówi, to będziemy tutaj, chodź, na banjo będziesz grał, nie? No ja tak nie przykładałem się za bardzo, no bo to tam cztery struny, akordy można łapać, nie? No ale po prostu kolega Wolf miał bardzo wysokie wymagania, bo my nie mieliśmy perkusji. No tak. Czyli byłem jak gdyby jedną, drugą sekcję tak, rytmicznej z tubą. Rytmiczna. Na banjo. Musiałem po prostu rytm trzymać, tempo trzymać, nie? Tak. Nakrzyczał się na mnie i w ogóle, i kurczę, nie? Ale ja mam bardzo takie usposobienie spokojne i mi można wszystko powiedzieć pod warunkiem... Do czasu! Pod warunkiem, że ja się zgadzam z tą opinią. A ponieważ nie byłem jakimś tam wirtuozem wtedy na tym banjo, ale... A teraz już tak. Nie, teraz nie. I chłopcy tak na mnie patrzyli, kiedy ja wybuchnę, nie? No tak. Jest próba, nie? Wszyscy patrzą, czy ja już powiem mu coś. Co... Bezpiecznie. Ale ja nie. Ja wszystko spokojnie przyjmowałem, no i wyszło to na dłoto, no, bo naprawdę... Ostatecznie ty grasz na tym banjo, czy te banjo połamałeś na... Nie, gram na tym banjo, tak, nie, podremontowałem je trochę właśnie, jeszcze kończę progi wymieniać osobiście. I naprawdę to banjo mi się bardzo podoba, no po prostu widzę sens tego grania. Naprawdę, bo to jest, no bo gitara basowa w Dixielandzie to w ogóle to jest popelina, nie? Bo to albo kontrabas, albo tuba, no wtedy ja musiałem grać na tym, bo kolega tubista Mirek tam odszedł z zespołu, z Karkonskich Stompersów, nie? No to po prostu grałem na basówce, nie? Ale to nie był, tam inny wtedy, Leon grał chyba na banjo. Na banjo, tak. Ale no, wiadomo, że no, taki typowy skład Dixielandowy to jest klarnet, trąbka, puzon, tuba, banjo, perkusja, nie? Tak. To taki jest minimalny, nie? Sześć instrumentów jak, i sześć jak nie ma, charakterów. Jak nie ma bębnów, no to banjo samo może zostać, nie? No i to jest typowy skład. No i czasami jeszcze tam coś z fortepianem może być ewentualnie. No ale taki typowy skład, nie? To sześcioosobowy. Nie, fortepianu nie będziemy wozić sobie. Za duży jest. A powiedzcie mi, w obecnym składzie Dixieland, Karkonosze, ktoś zajął miejsce tego Wolfa? No tak. Nie. No nie, miejsca jego nie. W sensie, że instrumentalnie? Nie, że tuba, w sensie charakteru. A nie, to Artur tylko. Ja jestem bardzo grzeczny. Artur jest tak, ugodowy. I dyplomatycznie potrafię z ludźmi rozmawiać, dlatego to wszystko jakoś się trzyma kupy, że się tak wyrażę. No bo ludzie, tak jak ktoś... Piotruś powiedział, i tyle charakterów. Każdy w zespole ma swoje... Za uszami. Coś za uszami, tak. I coś tam, więc to wszystko trzeba dyplomatycznie łagodzić.
No i jakoś to idzie, nie? Także jest okej. Okay. Tak, jest to sześć charakterów. Artur jest dyplomatyczny, to się bardzo zgadzam. A Jędrek jeszcze powinien dodać do siebie, o sobie, że pisze też aranże dla nas. Często jest osobą bardzo pracowitą, bardzo poukładaną. No tak. Co się przydaje. No niezbędne. Nie wiem, czemu się uśmiechasz. No, tak jest. Niejednokrotnie bez Andrzejka no, to tak, byśmy nie wykonali zadania. Bo jakiś jednak... tam nowy utwór piszemy, aranżujemy to razem z Jędrkiem, to może tak będzie, może to. Potem ostateczna forma wysyła mi tam, żeby posłuchać. Potem drukuję i mamy dzięki temu nutki. No. Tak. No i mogę dodać właśnie, że troszkę zrobiłem aranżacji z tych lat 20. Tak. Leszek Bartnicki daje pomysły, bo on jest bardzo taki jakieś chętny. Takie kawałki, co my tam gramy. Ja się boję sama spać na przykład. Tak. Albo 18 mieć lat to nie grzech. Takie tematy, które tam do Dixielandu się nadają, jeżeli chodzi o melodię, nie? Że była jakaś melodia fajna. No to dobra, a kiedy... można już będzie posłuchać tych coverów, nazwijmy to. Tak. Kiedy można je będzie posłuchać na tym Spotify'u, co jeszcze nie macie, a macie... Ale będziemy mieli! Mamy mieć. Macie mieć. To tam zarzucimy po prostu wtedy no, tego Spotify'a to nas motywuje, ilością. Bo teraz już nas mocno motywuje ta rozmowa i wiąże. I teraz że trzeba ten krok zeznania mogą już być użyte przeciwko tak, tobie. Ale ciekawostką jest jeszcze inną to, że oprócz tej muzyki takiej typowo Dixielandowej mamy wyzwanie w postaci dni papieskich, które są organizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w osobie Stanisława Schuberta. Już jeden raz braliśmy udział w... Dwa lata temu chyba to było. Tak, w koncercie i graliśmy w kościele. I to jest też wyzwanie, żeby znaleźć utwory. Żeby znaleźć utwory, które mieszczą się w... W tej konwencji. Tak, w tej konwencji takiej religijnej, że się religijnej, wydarzy. No i Dixielandowej, nie? No, to połączyć. I teraz jest też, właśnie już rozmawiałem z panem Stanisławem, że... mamy w sierpniu... 15-16 chyba. Zagrać, wziąć udział w kolejnych dniach muzyki papieskiej i już mamy nowe utwory właśnie też podobnej charakterystyce. I w tym momencie właśnie Andrzejek z Piotrem tam działają. Już mamy dwa gotowe. Ale to jakieś przerabiacie pieśni religijne? Nie. Szukamy w amerykańskie songi takie. No to jakieś tam gospelsy. Tak. No żeby to jakoś było uzasadnione. Tak? Bo to chyba każda gwiazda amerykańska ma w swoim repertuarze takie właśnie te songi. Tak. Religijne. No dobrze, panowie, to czas jakby, no niestety kończyć, ale czyli tak, najbliższe koncerty to gdzie i kiedy? Taki poważniejszy koncert, no to właśnie w sierpniu te Dni Papieskie, też otwarty dla ludzi, także będziemy to też reklamować i o tym będzie słychać. A potem Spotify. No. I wrzucimy to na Spotify'a. Tak. No, to są takie najbliższe. Ja obiecuję, że za miesiąc sprawdzę, czy jest Spotify. Za miesiąc. Nawet zamieszczę takiego posta, a Dixieland Karkonosze nadal nie mają. No za miesiąc to będzie, Andrzejku, to jest wyzwanie. Ale to poważne. Tak realnie to jest miesiąc, dwa, Andrzej, no... Realnie to jest jutro. Bardziej dwa niż miesiąc. Tak. No nie. Pewne materiały już mamy, które możemy rzeczywiście, faktycznie to te materiały, które mamy zrobione już, one się nadają. Tak, i musimy się skupić na tym, bo wiemy, my się że nie po zajmujemy prostu marketingiem tędy droga w ogóle, na przykład. Do właśnie do reklamy naszej. Ale raz właśnie do jakby reklamy waszej działalności, no ale też propagowania tej muzyki, prawda? No. Tak jest.
Tak jest. No, jakieś koncerty w szkołach? To też jest dobry pomysł, żeby wyjść z tym do młodzieży i co ma na celu właśnie naukę na różnych instrumentach i żeby te dzieciaki w jakiś sposób zainteresować. Bo to jest, nie chodzi o to, żeby, chociaż też jest fajnie, żeby się znalazł taki talent jak powiedzmy Maciej Gobara, czy nasz gitarzysta z Jeleniej Góry też taki świetny jest. I Napiórkowski. No więc są takie gdzieś możliwości, no ale też po to, żeby ta młodzież zaznajomiła się z instrumentem takim czy innym, bo też jest to w jakiś sposób rozwojowe i to wszystko jest korzystne dla nas. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Tego Spotify'a wam nie odpuszczę i będę was gnębił. Życzę powodzenia. Dziękujemy. Ja państwu również dziękuję za uwagę. No i w rytmach Dixieland zapraszam państwa na kolejny odcinek programu Gra i Buczy. Do zobaczenia.